Witam serdecznie. Dzisiaj w takim kąciku warsztatowym spróbujemy, słuchajcie, zrobić sobie, znaczy ja sobie spróbuję, mam nadzieję razem ze mną, kabelek do połączenia Amigi przez Eurozłącze do telewizora. Takie kabelki są dostępne, też gotowe na Allegro, ale z tego względu, że troszkę bawię się elektroniką, to mówię, czemu sobie samemu nie zrobić takiego kabelka. Nie jest to trudne, jak widzimy na schemacie. Jest potrzebne złącze Euro, jest potrzebne złącze DB23 żeńskie, które na dzień dzisiejszy nie jest w ogóle nigdzie dostępne, dlatego musimy się zastosować 25 z małą przeróbką. Jak widzicie, jest ona już przeze mnie upiłowana z jednej strony. Kamera ostrość łapie, próbuję gdzieś tam złapać, tak? Także DB23 uzyskamy z przerobionego złącza DB25. Po prostu są odpiłowane dwa, z jednej strony dwa piny. Kabel Euro, jaki wykorzystam, to jest pełny kabel 3-metrowy Euro złącze. On ma pełne żyły, czyli z jednej i z drugiej strony ma po 21 przewodów. Są wszystkie 1:1 połączone. Także ułatwi mi o tyle sprawę, że rozbierając z jednej strony, tak, wiem, do którego złącza jest przylutowane z drugiej strony, czyli od dołu patrząc, 1:1, 2:2 i tak dalej, czyli wystarczy, że sobie po prostu najpierw, tak jak na schemacie, dolutuję. No chcę to w ten sposób zrobić właśnie, że chcę dolutować te rezystorki najpierw do złącza. Na złącze musimy patrzeć w ten sposób, czyli od góry. Czyli dolutujemy 3 rezystory, następnie do rezystorów odlutujemy od odpowiednich, czyli od pinu numer 16 przewód dolutujemy do DB, a resztę, które nieużywane są, na końcu samym sobie odlutuję, zaizoluję z drugiej strony to samo, zresztą z drugiej strony nie wiem, czy będzie potrzeba, żeby to odlutowywać w ogóle w tym złączu. No dobra, no to rozpieszmy. Za chwilkę sobie spojrzę, które tu gorzej wygląda, bo to są takie typowe chińszczyzny. Tak, to ta obudowa wygląda słabiej, więc ta będzie nienaruszona. Oczywiście kabel też będzie wyposażony w audio, dwa cincze. Mam już w miarę wszystko przygotowane, tak mi się wydaje. Spróbujmy to rozebrać i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Dobra, może nim to zacznę rozlutowywać, to właśnie pobawię się z tymi rezystorami. Film może wyjść trochę długi, także postaram się go albo gdzieś poprzycinać, a jest masa. Widzimy, wszystkie kable są, one nawet nie są lutowane, tylko one są zaciskane na tych złączach. Także ja je będę po prostu chyba ucinał, odizolowywał i lutował do DB, tak? Nie będziemy tego, nie ma nawet jak tego rozgnieść, no, otworzyć, tak, one są zagniecione. Zacznijmy sobie od właśnie tego DB. Rezystor R1 jest do 23, muszę pamiętać, żeby się nie pomylić, ponieważ z tej strony jakby nie było tych pinów, tak? Ja je mogę sobie nawet w jakiś tam sposób gdzieś spróbować uciąć, wyciąć stąd, tak, żeby one mi się nie myliły. O, od dobrej strony obciąłem, dobrze. Gdzieś pofrunęły na podłogę. Także do R1 to jest 100 ohmów, mam tutaj rezystorki 100 ohmów. Za chwilkę postaramy się to przylutować, skrócimy sobie nogę, weźmy sobie cynę, myślę, że ta jedynka tutaj jak najbardziej będzie wystarczająca. Co mi się jeszcze przyda, to czego nie wziąłem, ale już sięgam po to coś, co wiem, że to jest coś, co się nazywa takie małe imadełko modelarskie. Dzięki temu mogę sobie wkręcić i nie będzie mi się to ruszało, tak? Gdzieś już obcinaczki położyłem. Są obcinaczki.
Zostawiam króciutką nóżkę w rezystorze i spróbujmy sobie ją dolutować tutaj do tego złącza. No pięknie to wyszło. Mówiąc nieskromnie. Dobra. Seteczka jest przylutowana. Teraz 1 kilo. Jest rezystor 1 kilo. I on idzie nam do nóżki 22, proszę, tuż obok. Obcinamy nóżkę. Trochę cyny. I mamy drugi rezystor przylutowany. Zostaw jeszcze nam 330 ohm. Niestety na dzień dzisiejszy nie posiadam takiego. Mam w szeregu 300 tylko. Lub 360. Ja przylutuję 300. Zobaczymy, czy to będzie działać. Jak nie, to spróbujemy ten większy. Jak też nie będzie działać na tym większym, to po prostu kupię sobie 330, taki jak powinien być. On jest do nóżki 10, czyli jest 1, 2, 3 od dołu nóżka po drugiej stronie, czyli to będzie 1, 2, 3. Ok. Jest trzecia nóżka, jest tam cena chyba troszkę jeszcze za mało. Dobra, trzyma się, wszystko jest w porządku, trzy rezystory mamy przylutowane. Przepraszam. Teraz tak, co tutaj jeszcze można, tutaj jest, te są połączone do masy. Ok, teraz sobie spróbujemy do tego gniazda, czyli tak, ten pierwszy, który od dołu lutowałem, tutaj z tej strony, on ma iść, proszę was, do numeru 16, tak, czyli tutaj numer 16, to mamy tutaj, bo to też jest od tej strony patrzono, tak jakbyśmy od strony lutowania, tak? Czyli to jest przewodzik 20, 18, 16, to jest żółty przewód. Zaraz go tutaj utniemy najbliżej jak się da. Tutaj ten rezystor też można już od razu skrócić. Ok. Magiczne urządzenie do zdejmowania izolacji. Mam nadzieję, że tutaj mi to sięgnie. Potrzebujemy dosłownie niewielki kawałeczek tej izolacji, żeby oskurować. Dobra, zabielić. To żółty będziemy wiedzieli, że to jest do tego, ten 22, czyli 1 kilo, on nam prowadzi do 8. Zobaczmy sobie, co jest pod 8. Wolę sobie od razu 3 przygotować, bo łatwiej mi będzie niż każdy później po kolei oskubywać. 2, 4, 6, 8, to jest 4 od dołu, czyli jest czerwony. Mamy sobie czerwony. No
O, proszę, jak fajnie. Długi wychodzi sobie z kabla. A tutaj niektóre przewody idą po prostu w wiązce po dwa, tak? I one się rozchodzą pod sam koniec. Są dwa puszczone, a ten jest gdzieś akurat jakiś taki sam puszczony. Nie wiem, czy nie za króciutki ten. Troszeczkę jeszcze. O, teraz to poszedłem. Gdzieś pociągnęło za dużo. Okej. Oczywiście go trochę skrócimy. I teraz 330 to jest 19. 19 to jest z tej strony. Czyli to będzie ten zielony. No ile dobrze myślę. No on już wychodzi z podwójnej wiązki. Wrócimy sobie jeszcze pozostałe te dwa rezystorki. Ja mam taki plan, żeby tutaj kawałek koszulki termokurczliwej też nałożyć. Tak, żeby tu mi się nic nie zwarło, żeby na koniec to właśnie spiąć. Tylko tutaj duży kawałek mi nie wejdzie. Spróbuję tyle, ile jest możliwe. Pierwszy to był R1, on był do 16, to był żółty z tego co pamiętam. O, tutaj już jakiś kabel z pinem mi wyszedł, proszę, czarny. Nie wiem skąd on tu wskoczył. A nie, to co to jest to? Nie, skąd musiał wyskoczyć. Ale naprawdę nie wiem skąd. Tu nigdzie chyba nie brakuje. Chyba, że to był. A, to był ten. Dobra, do masy tutaj co szedł. Kurczę. Nieważne. Bym się sam zrobił. Ok, jest żółty. Nałóżmy sobie na żółtego, czyli 16. Wolę się trzy razy upewnić. 100 ohm. Damy tutaj już trochę cyny, żeby było na, żeby mi to dosyć szybko przyłapało, tak? Nie mam pod ręką nigdzie pasty lutowniczej, ale może mi to jakoś załapie. Dobra, sekundeczkę, postaram się gdzieś znaleźć jakąś pastę. Słuchaj. Przepraszam, mam taki topik. Troszkę tym topikiem będzie się lepiej trzymać tych nóżek, mam nadzieję. Ta cyna będzie lepiej łapać. Dobra. Okej. Trochę to niewygodne będzie z tymi wszystkimi kablami, żeby to lutować. O, koszulka mi spada. Najlepiej to chyba zrobię o, w ten sposób. Albo i nie. Nie będzie się w ten sposób trzymać. Dobra. Trochę pokombinuję.
ale w ten sposób będzie się trzymać. Trzęsą się ręce. Dobra, jeden rezystor mamy przylutowany. Teraz na schemat sobie spójrzmy. Ten 1 kilo to szedł od 8 do 22. Ósemka to był czerwony. Kawałek koszulki. Tu można było więcej troszkę tej koszulki. Tę ciągnie i próbuję wyrwać przylutowany rezystor. I to będzie ten obok. Tutaj. Czy to jest wystarczająca ilość cyny? To powinno starczyć. Dobra. Jedną rzecz sobie zrobię. Trochę mi się tu grot odkręca. Przez gąbkę gorący grot możemy złapać i przykręcić. I teraz jeszcze ostatni 330. To jest od 10. Czyli ostatni, jaki mamy kobelek zielony. Chyba coś namieszany, moment. Nie, do 19, przepraszam, tak. 10 do 19. Dobrze. To już w ten sposób nie będzie działać, ok. Też kawałek koszulki termokurczliwej. Spróbujemy to połączyć. Udało się, trzyma się. Dobrze, słuchajcie. Wszystkie te trzy rezystory, przewody do rezystorów już mamy przylutowane. Co nam teraz zostało? Teraz nam zostały pozostałe trzy przewody, bo jak widzicie, tu są trzy z rezystorami i trzy są bez rezystorów, czyli jeszcze trójeczka do 15, a później to już pozostaje łączenie w środku we wtyczce do masy o 16, 17, 18, 19, 20 do masy. Ze sobą połączenie i do masy. No i z tej strony też ze sobą. Ach, jeszcze sobie puścimy audio przez te przewody, tak. To jeszcze będziemy musieli dolutować właśnie te przewody audio właśnie do tych przewodów też, ale to już nie problem. Dobra, teraz połączmy sobie tę 15 z trójką. 15 to mamy z tej strony, to będzie trzeci od góry, czyli to będzie ten niebieski. Wycinamy go. Jest. Nie wiem, czy to nam starczy. Jest.
jest trójeczka. Gdzie tu jest moja trójka? Trochę z tego kąta nie widzę, bo mi to zasłania. Okej. No dobrze. Tutaj też jakiś taki króciutki kawałek koszulki. Założymy, żeby to później wszystko zaizolować. Nie wiem, czy nie za gruba ta koszulka, bo to już bez rezystorów, to spróbujemy. Mam taką cieńszą troszkę na same kabelki. Chyba za długi kawałek. Tak. Wystarczy na dwa przewodziki. Dobra. Gdzieś go wyciągnijmy dołem. Co najlepiej to położyć madło, bo inaczej to ciężko mi będzie sobie poradzić z tym. Ale próbujmy. Daliśmy radę. Koszulka naciągnięta. Jak jeszcze na gorące naciągniemy, to ona się trochę sama tam zaciśnie. Od razu na samym końcu. Jest trójeczka z 15. Teraz z 11 będzie czwórka. Czyli tutaj dwa niżej. To będzie ten czarny, tak? O ile dobrze. Nie, to będzie ten zielony. To był czarny wyżej. Jeszcze się pewnie 19, 17, 15, 13 i to jest 11. Tak, to jest ten zielony. Troszkę za długi nam wyszedł, tego skrócimy. Mamy koszulkę. I został nam ostatni, siódmy, i to będzie do piątego. Siódmy też jest zielony. Pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, tak. Też jest zielony przewód. Okej. Nie mogę już go tam sięgnąć. Już to jest zaplątane wszystko. Są tyle cienkich przewodów, to trzeba uważać, żeby nie powyrywać nic innego. Przygotowałem sobie pincety. Dobra, jest. Skąd ty wychodzisz? Stąd wychodzisz. O, proszę, jak ładnie.
Domyślam się, że lutowanie to jest nudne. Nie wszyscy oczywiście wytrwają do końca. Ja jestem ciekaw tego efektu końcowego, może czy to nam zadziała według tego schematu. Nie, jak nie, to jakiś inny się znajdzie. Chociaż myślę, że czemu miałoby nie zadziałać? Czy to damy tędy? Dobrze. Przewody się będą bardzo plątać. W sumie na samym końcu te, które nie są używane, to można je skrócić, żeby w DB25 tej obudowie. Obudowa do tego gniazda jest DB25, żeby one się wszystkie nam ładnie pomieściły. Dobrze, trzy. Główne mamy już polutowane. Wiecie co, żeby nie zanudzać, może ja teraz przerwę, ja sobie dokończę to lutowanie, pokażę wam na końcu, jak to wygląda i sprawdzimy sobie, czy to w ogóle działa, tak? Bo ja nie sądzę, żeby samo lutowanie kogoś tak bardzo interesowało i był tym zachwycony, co ja tutaj teraz robię. Pokazałem po prostu, w jaki sposób te oporniczki sobie tutaj do wtyczki przylutowałem. Można bezpośrednio w gnieździe, nie trzeba żadnych tam płytek dodatkowych, nic takiego. Dobrze, to widzimy się za chwilkę. Witam ponownie. Słuchajcie, mam już wszystko polutowane. No wygląda to tak, jest tych kabelków tutaj troszkę, a wygląda, we wtyczce się na pewno zmieści, tak? Mam nadzieję, że tutaj nic mi się nie oderwało. Oderwał się jeden rezystor przy majtaniu. Dobra, za chwilkę go przelutuję i podłączę sobie do Amigi. Ale o co chodzi? Po prostu te masy, które tutaj są we wtyczce połączone w tym eurozłączu, tak? Ja te wszystkie kabelki, które tu idą do tych złącz, które razem powinny być, to połączyłem w tej wtyczce DB25. Tutaj o, tak palcem nieładnie pokazuję. Tutaj dołączyłem te wszystkie po prostu wyprowadzenia tych mas, które tu powinny być do GND, czyli 4, 18, 17, 13, 9 i 5, tak? Połączyłem w DB25 do tej masy, dlatego to tak, tak sporo tych kabelków jest, tak? Równie dobrze można na kablu zwykłym 6- czy tam 7-żyłowym to zrobić i też jak najbardziej 7-żyłową z masą, powiedzmy, i to jak najbardziej będzie działać. Ależ miałem takie rozłącze. Dobrze, ja sobie na szybko przelutuję ten rezystorek tutaj jeszcze raz, bo od tego majtania po prostu nóżka mi się oderwała, tak? I został sam taki melfik. Ale to nie ma problemu, ja sobie zaraz go przelutuję i już spotkamy się przy Amidze, ja zobaczę, czy to w ogóle działa. Witam ponownie. Słuchajcie, podłączyłem sobie już kabelek do Amigi. Przełączymy na złącze numer 2. I co? Chwila prawdy, tak? Co się stanie? Uruchamiamy. Tam jest połączone, modulator widać jest obok. O, coś się... O, jest obraz, pięknie. Czyli kabelek zadziałał, mimo tego zastosowania rezystora troszeczkę mniejszej rezystencji tego jednego. Oczywiście sprawdzimy sobie na pipi kamerze, to jest jedyna gra, którą obecnie posiadam, która mi się najlepiej podoba. Nie mam dostępu jeszcze do wielu programów, nie mam jak tego zgrać oczywiście z peceta w tym momencie. Dlatego tak to wygląda, że mam ograniczony zasób tych... O, jest dźwięk też, także... Słychać ładnie działa dźwięk, puścimy dalej. Czy warto? Powiem wam podliczenie kosztów. No. Za kabel euro 3-metrowej długości zapłaciłem chyba około 15 zł. Taki kawałeczek cincz właśnie gdzieś skądś miałem, ale to cincze można też kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Złącze DB25, które musimy przerobić, to jest, nie wiem, chyba za 2 zł wydatek, obudowa do tego drugie 2, czyli za 15-18 zł możemy sobie zrobić sami kabelek, nie musimy tego kupować. Takie kable chodzą na Allegro w granicach 30-40 zł. Pewnie, że to nie jest jakaś wielka oszczędność, ale tu nie o oszczędność chodzi. Tu chodzi też między innymi o to, aby coś samemu zrobić i mieć z tego satysfakcję. Jeżeli coś samemu zrobimy i to działa, to satysfakcja, wiadomo, jest dosyć duża. Poczekajmy, aż się wczyta pierwsza plansza. Ja już widzę, że ta grafika chyba no, ciekawiej wygląda niż przez ten modulator.
Poczekamy, aż to się wczyta. Może później dla porównania podłączę to wszystko jeszcze raz i uruchomię przez modulator, żebyśmy zobaczyli różnicę. Ja troszkę to wyzoomuję teraz. O. Uwaga, fire. Chociaż przez modulator widzieliście mojego kipihamera. No nie, jest różnica. Jest różnica w jakości. Jestem zadowolony z tego. Teraz obraz jest wyraźniej ostry, tak? Nie wiem, czy przez to nie jest większa pikseloza, tak? Bo obraz jest ostry, nie jest taki rozmyty, rozmazany i wydaje się, że więcej tych pikseli tutaj widać na tym ekranie, przynajmniej na tym moim, na tym dużym telewizorze. To jest 40 cali tutaj telewizorek, także na modulatorze on jest bardziej rozmyty. Kurczę. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Dobrze, także to taki pierwszy film z serii i dla Amigi, także jak coś następnego będę tworzył, to też oczywiście to nagram i się z wami pochwalę. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się, odbijam się w telewizorze, cześć.